Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie. Ta gra nazywa się World War Z i witam was w serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic Epic Games Store. I w tym tygodniu są to trzy produkty World War Z, z którego odcinek macie właśnie teraz. Z którego odcinek był jakiś czas temu, bo ta gra była mi przez Epic podrzucona do testów z Afriko, żebym mógł sobie pograć, ale raz, nie jestem fanem zombie, o czym będę wspominał na tym nagraniu. Dwa, miałem, no, wtedy na starym kompie, to był komp, który sobie z grą całkiem nieźle radził, ale nie z grą i nagrywaniem jednocześnie, więc po jednym podejściu stwierdziłem, że nie będę katował siebie, kompa i was. Jest jeszcze do wzięcia gra o nazwie Figment, nie mam pojęcia co to odcinek będzie jutro, i jest Tormentor X Punisher, z którego odcinek będzie pojutrze w niedzielę. Wszystkie trzy te gry są do wzięcia od minionego czwartku, od godziny 16, to jest bodajże 26 marca, do 2 kwietnia, do godziny chyba 17 tym razem. Bez jakichś różnych dziwnych kombinacji, wydaje mi się, że do 17. W przyszłym tygodniu będą czekały na was dwie gry najprawdopodobniej. Będzie to Gone Home, który coś mi mówi, ale nie jestem pewny co. Zarówno tytuł, jak i miniatura. Coś mi gdzieś tam świta, ale nie wiem w którym kościele, nie? I gierka o nazwie Hob, na którą sobie od dłuższego czasu ostrzyłem kły, dlatego że jest to ostatnia gra twórców Torchlighta, zanim zbankrutowali. Oni wydali tą grę i zbankrutowali zaraz później. Zrobili Torchlighta 1-2. Nie wiem, czy coś jeszcze zrobili innego. Ale na pewno Torchlight 1-2 uwielbiam obie gry. Zresztą Torchlight 1 chyba był na Epiku, na pewno był na Epiku dawany z Afriko. A teraz będzie Hob. Więc super, będę mógł wreszcie pograć, bo to jest ta gra, na którą się czaiłem, liczyłem na jakąś promocję. Bo wiecie, jak studio zbankrutowało, to już jakby do nich większe kombinacje są z przerzuceniem hajsów. W każdym razie, jeżeli interesuje was wzięcie któregokolwiek z tych trzech tytułów, albo wszystkich naraz, ten chyba jest 18+, pozostałe dwa nie, link na dole przypięty w komentarzu jest bezpośrednio do odebrania tego, albo możecie to jak zwykle, jak za każdym razem, zrobić ze swojego launchera Epic Game Store. Dobra, lecimy, zobaczmy czym jest ta gra, bo ja troszkę grałem, ale bez większych szaleństw. Jeżeli chodzi o ustawienia, pamiętajcie, że gra standardowo będzie miała wyłączone napisy. U mnie rozpoznała język polski, więc jest język polski, ale subtitlesy są wyłączone, więc po wejściu na misję będzie takie: aha, dobra, niech się skończy filmik, trzeba nacisnąć escape, wejść i włączyć napisy. Jeżeli chodzi o obraz, grafikę i tak dalej, to mi nie wykryło ustawień graficznych w ogóle, więc musiałem to klepnąć ręcznie. No i sterowanie, cała reszta to jest off. Sterowanie może sobie zamienię F z E, bo. O tak, to zatwierdź. Tak, zatwierdź. I tutaj E. Bo ja zawsze użycie mam pod F, a jakieś różne dziwne skille pod E mi się dużo sensowniej tak steruje. Dobra, kampania kooperacyjna poza siecią, może czyli zrobimy coś solo, bo nie oszukujmy się, nie będę psuł ludziom dnia. Ostatnio graliśmy, jak to tak można nazwać, raz podszedłem do gry i lamiłem strasznie w Nowym Jorku. Tym razem weźmy sobie może Jerozolimę. Operacja mózgu, why not? Zobaczmy, nie wiem co to jest. W gotowości, odpalamy, gra się rozpocznie za moment. Czy ja, czy właściwie zasadniczo mógłbym tam zmienić wygląd postaci albo postać, czy coś, pewnie są jakieś do wyboru, nie wydaje mi się, żeby to było tworzenie postaci, ale ale to będziecie łapali sami te informacje, bo nie oszukujmy się, to jest, o ile gameplayowo, całkiem moja gierka. Ja nie lubię klimatu zombie, nie lubię tego post-apo z zombiakami i tak dalej, więc ja. Graficznie jest ładnie, tylko wczytuję za opóźnieniem zombiaki. We gotta get him out now. Okay. Co my tu mamy, jak my tu mamy? Mamy jakieś Uzi i chyba tylko to. Mamy apteczkę pod czwórką, granat pod środkowym przyciskiem myszy. Okej, okay, rozejrzymy się, co tu jeszcze jest. Okej, okay, to jest maczeta, a to jest użycie, dobra. Zobaczmy, czy jak w sporej części tego typu gierek maczeta jest bronią OP. Jest. Ekstra. Co my tu mamy? Więcej granatów, okej. Okay. Ile możemy mieć? Aha, dobra, zniknęło. Już was chciałem ciąć. Czy ja wam mogę zrobić krzywdę? Nie mogę włączyć, zrobić krzywdy. Nie ma tego, jak to się tam nazywa, friendly fire włączonego przynajmniej w tym miejscu. Chodź tu. Jeden. Aha, dobra, moi strzelają. Są tu jeszcze jakieś ten? Może? Wow! O. A, to jest mój! Myślałem, że to jest jakiś opancerzony zombiak. Okej, okay, nie było tego, sorry. Wcale ci nie wpakowałem kilograma ołowiu w tyłek. Nie. Dobra, podnosimy, okej. Okay.
Zróbmy sobie to. I dobra. Nie ma to większego znaczenia. Ja sobie może odpalę to, co mamy przy... Po przygotowaniu włączcie głośniki. A my tu się mamy jakoś przygotować. Whatever, odpalamy. I jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Czy ja tu też mogę ten... Nie mogę tego. Dobra, to chodźcie na górę, stamtąd będzie się chyba łatwiej bronić. Jak będą musieli się wspinać po schodach. Ło, ja cię kręcę! Był taki film chyba, World War Z. Wydaje mi się, że to też mówiłem na tym pierwszym nagraniu, które robiłem z tej gry. Bo ja nie jestem w temacie, nie lubię zombie i nie oglądałem tego filmu. Wydaje mi się, że Brad Pitt tam grał. Więc może wiecie, może coś, a może nie coś. Ło! I kosimy. Czy tu jest jak... Ło! Czy tu jest jak w Plants vs. Zombie, zaraz mi wyskoczy ktoś w kasku robotnika i będzie trzeba go parę razy trafić, żeby ten, żeby go zabić, bo bez kasku robotnika to padają na jednego hita, a w kasku robotnika to trzeba będzie dwa razy trafić, tak? 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 To jest taki bajer? Nie wiem, nie wiem. Jeżeli to jest połączone z filmem World War Z, to przepraszam, nie wiem, nie oglądałem, nie mam pojęcia, czy to są postacie, które gdzieś się tam pojawiały w filmie, czy może książki, komiksy mogły być, nie mam pojęcia, tak samo jak ten The Walking Dead i cała reszta, jedyne co kojarzę, to jak czasem tam zerknę na nagranie u Madzi z serii, ale wiem, że komiks był i wiem, że serial jest i wiem, że ma być komiks na podstawie serialu, czy serial na podstawie... Zrobili tak jakoś... Moment, gdzie jest tamten... Tak, chyba zszedł. To co miałem powiedzieć, to że chyba pierwszy był komiks, zrobili na podstawie tego serial, na podstawie tego zrobili grę i teraz na podstawie gry ma być chyba serial. Jakoś tak. Namieszali strasznie i właśnie słyszałem, że ludzie kisną z tego strasznie, że robią to bardzo naokoło. Nie wiem, czy ten nowy serial ma być animowany, czy co, jaka ma być różnica, o co Kaman i w ogóle. O czym my rozmawiamy, z czym do... O, jakieś fajne nowe gany. Otwórz skrzynię, tak. Tak, bierzemy! Strzelba szturmowa, weźmy wszystko co możemy. Why not? Pistolet zapasowy, olo. Dobra, lecimy. Otwieramy. Idziemy. La 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 la. Coś tu się świeci na zielono, co to jest? Weź próbkę wirusa, okej. Okay. Próbka koronawirusa, wzięta. Ching chong, jedziemy. Nie, nie, nie. No. Jedziemy. Okej. Troszkę sporo F-wordów tu leci, żeby mi tylko nie ten. Dobra, rozwalmy to. Otwórz siłą. Okej, lecimy. Gdzie mam lecieć? Tam mi pokazuje. Dobra, kosimy ten maczetą. Okej, czy ja to mogę zamknąć teraz? Mogę to zamknąć, jak się zombiaki skończą. No to... O nie, jest jakiś duży. I zamykaj to, zamykaj, zamykaj, zamykaj. Puh, jest barykada. Otworzyliśmy, zamknęliśmy, wszyscy są zadowoleni. Lecimy dalej. No, no, no. Dobrze, to jesteśmy. Czy tu coś fajnego jest? Może jakieś cukierki, czekolada bym zjadł. Wyposażenie jest pełne. No dobra, skoro wyposażenie jest pełne, to la. Wow! Skąd wy tu? Wow! Ty! Ej! Gdzie mi z tym? Przeładowujemy. Skoro jeszcze mamy amunicję, to byłoby fajnie. Jeszcze jak do jakiegoś muzeum czy coś? Okay. Lecą. Ta gra mi się w ogóle kojarzy z Vermintide'em. Nie wiem dlaczego w tym momencie tak zapachniało ten Warhammer Vermintide, który jest dużo bardziej w moim klimacie, bo wiecie, elfy, magowie, miecze i tak dalej, bez jakiegoś takiego wybitnego bum 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 i bum 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 i pif pif. Czy ja mogę tamtego... Brawo ja. Dobra, robimy back to the house, tylko wymyślę jak stąd wyjść. Tak, wezmę się spacją i możemy przeładować i biegniemy. Nie zatrzymujemy się, tak, niech oni tam lecą. Nie! O kurka, zaraz będą mnie musieli stąd podnosić i to bardzo... Czy tu coś wybuchło? Czy... Aaa, biegnij! Biegnij!
Okej, okay, dobra. Zabić tego, co krzyczy. Tylko kurde się do niego dostać. Nie, 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 nie. Dobra, gdzie on jest? Gdzieś tu był. A, załatwili go na szczęście. Już. Jej! No way he's alive. You heard the distress call. Gringo, you in here? Już lecę do ciebie. Przygotujcie się do obrony domu. Co my tu możemy zrobić, żeby przygotować się do obrony domu? Dobra, wchodź. Zamknijmy barykadę. Okej. Jakieś okno, coś. Coś nie. Teraz to mi się z kolei skojarzyło z DBD. Nie wiem dlaczego. To znaczy, ja wiem, że totalnie różne gierki, ale też są jakieś potwory do ubijania i tak dalej. Ale to takie przewracanie różnych rzeczy, czy robienie różnych rzeczy. Mi się. Ulecz siebie, tak. Chcę to zrobić. Okej. Okay. Skojarzyło mi się, nie wiem dlaczego z DBD. Może silnik jest ten sam czy coś, bo coś w tych animacjach, coś w tym jak wygląda flow tej gry, kojarzy mi się jedno z drugim. No ale to ja. To ja nie grałem w DBD, więc się nie znam. O, tak. Super. Weźmy sobie to. Dobra, niech oni sobie tu komingują. Czy tu od góry co? A, tu jest ten doktorek, tak? Cześć. Znajdziemy ci ten. Wow! Nie wiem, co tam się dzieje, ale... Okej, okay, reloadujemy. Pewnie tam z drugiej strony też się dobijałem, więc ja może powinienem wskoczyć i wejść z tamtej strony, z której zombiaki nie są powstrzymywane przez nikogo, nie? Okno tam zaraz rozwalą. Czy ja mogę na przykład granata przez to przerzucić? Nie wyszło mi to troszeczkę. Tak się spodziewałem, że przerzucenie granata między tymi będzie. Okej, okay, ocalcie tego u góry, tak? Wszyscy? Tak. Ocaliliśmy tego dziabonga. Ja spróbuję odbudować barykadę, to jeżeli dałoby radę. Byłoby super. Okej, okay, jest. Lecę do niego, lecę, spokojnie. Multitasking tak zwany. Znowu coś wlazło? Z której strony? Aha, tam jest ten co... Co drze japę? Gdzie jest ten co drze japę? Nie widzę go. Tam jest, dobra. Dobra, mam jakąś inną bro... Okej. Okay. Dezynfekowanie! I troszkę mi nie wyszło. Ktoś, czy ktoś mnie może... Okej, okay. Chyba to spaprałem. Chyba to spaprałem. Chyba nie wyszło. Chyba mi nie wyszło. O, zombie w dresie. Nasi tu są. Porażka. Wszyscy zginęli. No kto by się spodziewał? Mówiłem, że nie mój klimat. No więc tak, ta gra World War Z jest do wzięcia od czwartku minionego, od wczoraj bodajże, od 26 do 2 kwietnia wraz z Figmentem i Tormentor X Punisher. Pamiętajcie, że World War Z jest, jeżeli nic nie pokręciłem, 18+, pozostałe dwie gry nie, ale możecie złapać wszystkie, polecam, Cebula jak najbardziej. Link na dole w przypiętym komentarzu, w przyszłym tygodniu będzie Go Home i Hob, na którego od dawna bardzo strzę sobie zęby. Bo robili go twórcy oryginalnego Diablo i drugiego Diablo. I w sumie tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku. Niech moc będzie z wami, hej! Jeśli podoba wam się ta seria, to pamiętajcie przy odbiorze gry zaznaczyć tag kreatora Wizu. No i mam nadzieję, że tym razem kamery nie wywaliło, bo ostatnio coś z kamerą są problemy. Windows zrobił aktualizację i Microsoftowa kamera przestała poprawnie działać. Muszę nieźle nakombinować, żeby działała.